Witam Państwa po kolejnej przerwie. Dzień, proszę Państwa, przedstawiciel nauczycieli tym razem, pani magister inżynier Regina Kędzierska z Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 w Warszawie, opowie nam przykład różne podejścia do dydaktyki fizyki na przykładzie postaci Mieczysława Wolfego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Ewelina Kędzierska i jestem absolwentką Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Aktualnie współpracuję z Polskim Towarzystwem Fizycznym, a także w ramach takich dodatkowych zainteresowań i też pasji pracuję z osobami na różnych etapach edukacyjnych, wprowadzając ich do magicznego świata fizyki. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o profesorze Wolfe. Dlaczego akurat ten temat? Rok 2022 został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnikę Warszawską, Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne rokiem Mieczysława Władysława Wolfego. Tym samym chcielibyśmy szerzyć ideały, które są wypisane na slajdzie. Wszechstronność, otwartość, logika, funkcjonalność, kreatywność i efektywność połączone ze sobą pozwolą nam osiągnąć sukces. Ale te wyrazy też, ich pierwsze litery układają się w nazwisko pana profesora Wolfego. W trakcie prezentacji powiem, kim był ten człowiek i co my mu zawdzięczamy. Przedstawię jego ideały i podejścia do dydaktyki, a także chcę mu pokazać, jak profesor Wolfke uczył i jak my możemy uczyć, żeby ta fizyka była nauką praktyczną, a nie tylko pewną teorią, nie tylko pewnymi rzeczami, które znajdują się w podręczniku. Dlaczego akurat on? Już Adam Piekara mówił, że Wolfke trzykrotnie zasłużył na Nagrodę Nobla. Pierwsze za Hel, po drugie za atomy i molekuły świetlne, czyli za fotony i po trzecie za holografię. No tak naprawdę można było tutaj tych jego osiągnięć więcej dopisać i nie mówić o trzech Nagrodach Nobla, ale o większej ich ilości. Ale dlaczego Wolfke tej nagrody dostał? Dlaczego nie znalazł się w panteonie tych zasłużonych naukowców? No to o tym właśnie kilka słów. Jednak, żeby zacząć mówić o panu profesorze, musimy się cofnąć w czasie do kwietnia 1883 roku, kiedy to w krakowskim laboratorium Zygmunta Olszewskiego i Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego miało miejsce skroplenie tlenu i azotu. Protokół z tego wydarzenia został podpisany przez Gustawa Koźmińskiego. Kilka miesięcy później, pod koniec maja 1883 roku, siostra Gustawa Koźmińskiego, Lucyna Wolfke, urodziła w Łasku koło Łodzi syna, któremu nadano imiona Mieczysław Władysław. Nikt nie przypuszczał, jak wybitną postacią będzie ten mały chłopczyk i że historia rodzinna zatoczy koło, gdyż Mieczysław także zajmie się niskimi temperaturami. Młody Mieczysław dorastał w atmosferze umiłowania nauki. Zarówno rodzice, jak i wuj opowiadali mu o tej magii nauki, pokazywali dzieła Keplera, Newtona, Galileusza, czytali fragmenty książek Juliusza Werna, ukazujące się w codziennej prasie fragmenty Sienkiewicza. Młody Mietek dorastał w takiej atmosferze. Jego ojciec, inżynier drogowy, był ważną osobą w tamtej miejscowości. No bo przenieśmy się do tego okresu na chwilę. Jak wyglądało wtedy społeczeństwo? Jak to funkcjonowało? To jest wieś, na której nie mamy utwardzonych dróg. Jedna wielka ulewa, w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie przedostać się do sąsiadów. A ojciec Mieczysława, Karol Juliusz, był inżynierem drogowym. Dbał o to, żeby tę infrastrukturę tej wsi rozwinąć. No i był też szanowaną osobą dzięki temu. Prowadził różne konstrukcje, tworzył różne konstrukcje, a Mieczysław próbował to odwzorowywać. Drewniane klocki służyły mu wzorowywanie konstrukcji tworzonych przez ojca. Kobiety w tamtym czasie miały tak de facto prać, sprzątać, gotować, ogólnie siedzieć w domu i zajmować się domem. A matka Mieczysława bardzo była też pochłonięta nauką. Ona te dzieła Keplera, Newtona, Galileusza, które posiadali w domu,
czytała i o nich też potrafiła swojemu synowi opowiadać. Babcia Mieczysława, Katarzyna, wysyłała mu z Warszawy różne takie czasopisma dla dzieci, między innymi prenumerowanie przyjaciela dzieci, w którym były różnego rodzaju zagadki, głosy matematyczne i nie tylko matematyczne, które Mieczysław rozwiązywał, ale też układał i wysyłał do Warszawy i one były publikowane. Możemy znaleźć fragmenty, gdzie redakcja dziękuje 5-letniemu Mieciowi za to, że rebusy takie układa. No i Mieczysław w tej atmosferze dorastał. Patrzył w niebo, czytał Podróż na Księżyc Juliusza Werna i tak sobie dorastał w łasku do 1892 roku. Wtedy też jego ojciec, Karol Juliusz Wolfke, dostał awans. Został inżynierem powiatowym miasta Częstochowy. Warto tutaj wspomnieć, że to Częstochowa jest pierwszym miastem na ziemiach polskich, które posiada elektryczność. Tutaj wzdłuż ulic stawiane były latarnie połączone drutami i oświetlane były te ulice. Mieczysław, kiedy się przeniósł do Częstochowy, trafił do gimnazjum męskiego. No ale ta szkoła miała profil stricte humanistyczny. Nacisk był tutaj na przedmioty właśnie humanistyczne, na język rosyjski, na ortografię, czego Mieczysław nie lubił. Chociaż na początku uzyskiwał dyplomy za to, że był naprawdę dobrym uczniem, no to później troszeczkę to wszystko się inaczej potoczyło. Ale o tym za chwilkę. Chciałabym powiedzieć, że Mieczysław dużo eksperymentował, miał zabawki, ale no fajnie by było, żeby te zabawki się zaczęły jakoś ruszać, nie tylko, żeby po prostu mieć nieruchome konstrukcje. No jak najlepiej ruszyć te zabawki, no podkraść prąd z tej miejskiej sieci. No to co brał, co robił Mieczysław? Brał przewody, przerzucał je na te linie, które łączyły słupy oświetlające Częstochowe i uruchamiał swoje konstrukcje. No wszystko ładnie, pięknie, ale wiemy doskonale, jak to jest z doświadczeniami z fizyki. Nie zawsze wychodzi. Jemu też tak raz nie wyszło i całą Częstochowę pozbawiło elektryczności. Pozostałe jego eksperymenty kończyły się trochę bardziej pozytywnie, bo co zrobił na przykład? Ojciec przyniósł mu silnik z fabryki, w której pracował, doczepił sobie ten silnik do rowera i dzięki temu stworzył pierwszy w Częstochowie motorower. Oprócz tego różne eksperymenty, które nie za bardzo podobały się policji carskiej. Mieczysław z tamtego okresu słynął też tym, że bardzo chciał zaimponować swoim koleżankom. No z jednej strony motorower, ale z drugiej strony no to nie wystarczy, żeby zaimponować kobiecie. Więc co wymyślił? Że on zeskoczy z muru w Jasnej Góry w najwyższym punkcie, żeby udowodnić swojej koleżance, która mu towarzyszyła na spacerze, miłość. No jak wymyślił, tak też zrobił, ale wcześniej sobie dokładnie obliczył, gdzie ma zeskoczyć, jak i tak dalej, żeby nic mu się nie stało. Przygotował miejsce, wyłożył je odpowiednio kartonami. No tylko wiadomo, przy tych obliczeniach no, pomijamy opory ruchu, czasem jakieś uproszczenia stosujemy i Mieczysław upadł trochę w innym miejscu niż zaplanował. Dziewczyna była przerażona. Następnego dnia, jak go zobaczyła na mszy w kościele, to myślała, że widzi ducha. Przecież on zginął, skacząc z murów. A jednak przeżył. Wolfke też słynął z tego, że miał pełne idee i jak już coś wymyślił, to koniecznie chciał to zrealizować. Po lekturze książek wspomnianych już Juliusza Werna stwierdził, że jego najważniejszym, jedynym celem życiowym będzie podróż na inne planety, między innymi na Księżyc. No fajnie, no ale co taki 12-letni chłopiec może w tę stronę wymyślić, tak jak on ma polecieć na Księżyc? No to Mietek wziął 20 arkuszy takich dużych papieru i rozpisał, jak on sobie wyobraża podróż na Księżyc. Opisał pojazd, który nazwał planetostatem, zapisał dokładnie równania matematyczne, które będą opisywały to, jak planetostat będzie działał i w jaki sposób on na Księżyc poleci. Co się okazało? Dzieło było najeżone błędami ortograficznymi, ale też licznymi wzorami i formułami matematycznymi, które są poprawne i na tej zasadzie działają współczesne rakiety. A to był rok 1895, wtedy, kiedy o rakietach tak de facto jeszcze mówiliśmy. Nawet nikt nie myślał, a nawet jeśli ktoś myślał, to nawet nie wiedział, jak to ma zadziałać.
No i tak młody Mieczysław się rozwijał tutaj w Krakowie, ale jak powiedziałam, szkoła miała charakter humanistyczny. No nie za bardzo mu się to podobało. Rosyjskiego nie lubił, ortografii nie lubił. A w międzyczasie zaczęły się pojawiać tak zwane szkoły realne z naciskiem właśnie na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Najbliższa taka szkoła realna powstała w Sosnowcu. No ale rodzice nie chcieli puścić swojego jedynaka tak daleko do Sosnowca. Więc Mietek powiedział nie, tak być nie może. Ja chcę iść do szkoły realnej, ja chcę się rozwijać tutaj matematycznie, a nie siedzieć w jakiejś humanistycznej szkole. No to znowu trzeba było użyć jakiegoś podstępu, przecież rodzice go nie puszczą. Co wymyślił? Jak nie zda z jednego i drugiego przedmiotu, no to będzie musiał zmienić tą szkołę. A jak będzie musiał zmienić tę szkołę, no to może wtedy Sosnowiec akurat mu wypali. I rzeczywiście w 1899 roku, po tym jak musiał powtarzać klasę, przeniósł się do Sosnowca. Tam w szkole dalej zastanawiał się nad różnymi praktycznymi zastosowaniami fizyki. I w wieku 17 lat stworzył patent na telektroskop bez drutów. My telektroskop kojarzymy przede wszystkim z Janem Szczepanikiem, który połączył nadajnik z odbiornikiem za pomocą drutów, a Wolfke stwierdził, że doda do tego ideę Marconiego przesyłania obrazów za pomocą fal elektromagnetycznych, no i te druty wyeliminował. Dzięki temu zaproponował nam pierwowzór telewizora. Uzyskał on na to patent w Rosji i w Niemczech, a także rozgłos na wystawie Towarzystwa Politechnicznego w 1900 roku w Lwowie. Dostał także stypendium na dalszą naukę. W 1902 roku zdał maturę i stanął przed wyborem, gdzie powinien pójść na studia. Z jednej strony Warszawa, powstająca Politechnika, tak? Gmach Politechniki Warszawskiej 1899-1901 rok. To jest początek Politechniki Warszawskiej. No ale Warszawa, zabór rosyjski, znowu język rosyjski. Złożył papiery, słynął ze swoich eksperymentów, nie został przyjęty. Ale modnym wtedy takim kierunkiem wśród Polaków była Belgia. No i tym samym Wolfke pojechał do wtedy Leodium w Belgii i trafił do grupy pana profesora Pierre'a de Hena, który się zajmował teorią elektryczności. Wtedy też dominowała teoria eteru i zaowocowała ta praca pierwszym artykułem naukowym Wolfkego z 1907 roku, elektron jako środek ciśnień w eterze. No ale czas pobytu w Belgii dla Wolfkego to jest też rozwój taki bardzo emocjonalny, to jest chęć zaimponowania kobietom, to są randki, to są podróże po Europie, ale to jest także zainteresowanie teorią gier. No i w takim razie, no jak coś mamy opisać, bo on jak coś zauważył dookoła siebie, to on chciał to opisywać matematycznie. On chciał to wszystko udowodnić, tak? No w takim razie teorię gier też dobrze by trzeba było opisać. No trochę kasy mu się przegrało w kasynach, a dodatkowo jeszcze właśnie stracił resztę na podróżach. Ale w międzyczasie stwierdził, że to laboratorium pana profesora Pierre'a de Hena wcale nie jest tak dobrze wyposażone. To nie jest to, co on chce robić w życiu. On chciałby się dalej rozwijać. No a co było wtedy najmodniejszym ośrodkiem, jeżeli chodzi o naukę, ale też i ogólnie ośrodek towarzystwa w Europie? No był to Paryż i Wolfke w 1904 roku przejeżdża do Paryża i wstępuje na Sorbonę. 1904 rok jest też ważny pod tym względem, że wówczas Maria Curie-Skłodowska obejmuje katedrę po swoim zmarłym mężu i pokazuje Polkom, że można się zaangażować w naukę, że to nie jest typowo męskie, że one też mają możliwości. No i właśnie na Sorbonę trafia też grupa kobiet z dawnych, znaczy z ziem polskich. Wśród nich między innymi Stanisława Winawer, której brat Brunon Winawer był jednym właśnie ze znanych fizyków tamtego okresu. No i podczas, jak studenci fizyki się spotykają, no to Mieczysław poznaje Stanisławę. Oszalał na jej punkcie. Skoki z mostu do Sekwany, akrobacje na motorze, cuda się działy. Ostatecznie para została małżeństwem, wzięli ślub w Kaplicy Polskiej w Paryżu.
No ale przecież to jest Paryż. To jest początek XX wieku. Zielona godzina, ceremonia absyntu, szaleństwo, idee myślicielstwa, wolnomularstwa. Kto by wtedy myślał o nauce? Wprawdzie no Mieczysław zajmował się różnymi rzeczami, skonstruował teleskop zwierciadlany dla Towarzystwa Astronomicznego Francuskiego, za co został jego honorowym członkiem i też wygłaszał dla tego towarzystwa wykłady. No ale jak przyszło co do egzaminów na Sorbonie, egzaminów końcowych, no to w miesiąc się kilku lat nie nadrobi. No i niestety te egzaminy zakończyły się dla niego klęską i stwierdził, że on musi zmienić miejsce. Wybrał Wrocław, który był znanym ośrodkiem naukowych na ziemiach tych zachodnich. Tutaj między innymi z Wrocławiem związana była postać Gustawa Kirchhoffa. No i w 1907 roku Mieczysław przyjeżdża do Wrocławia. Jak zapewne możemy się domyślać, Stanisławie Wolfka już wtedy się to nie podoba. Ona była aktorką. Ona w tej elicie kulturalnej się obracała, a on nagle każe jej przejechać do niemieckiego Wrocławia, gdzie on się zajmuje nauką, a ona traci karierę. No więc stwierdziła, że tak być nie może. Spakowała się, rozwiodła się z Mieczysławem, wyjechała do Włoch, gdzie została żoną Camilla Gallone, który był reżyserem kina niemego, a ona sama została aktorką, znaną później jako Soava Gallone. Będąc we Wrocławiu, Mieczysław rzeczywiście skupił się na nauce, trafił do grupy profesora Ottona Lumera, gdzie zajmował się teorią odwzorowywania siatek dyfrakcyjnych i rozbudową teorii Abbego. On miał cały ten dorobek Abbego zebrać i rozszerzyć. I rzeczywiście to było jego tematem pracy doktorskiej, którą obronił 22 sierpnia 1910 roku w kuratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie także nawiązał współpracę z Karelem Ritzmanem, która dotyczyła lamp kadmowo-rtęciowych, bo to oświetlenie, które do tej pory było na ulicach, to jak spojrzeliśmy na twarz drugiego człowieka w tym oświetleniu, to widzieliśmy taki trochę trupio-blady obraz. Więc panowie stwierdzili, że coś do tego światła trzeba dodać, żeby ta barwa była bardziej naturalna. I oni kombinowali różne tutaj propozycje przedstawiali, za które uzyskiwali patenty w różnych krajach i rzeczywiście opracowali lampę kadmowo-rtęciową. Ale znajomość z Karlem Ritzmanem przyniosła Mieczysławowi jeszcze jedno. A mianowicie poznał jego siostrę Agnieszkę Erykę, która została drugą żoną Mieczysława Wolfkego i która mu urodziła troje dzieci. Karola, Lucynę Janinę i Stefana. No ale jak Mieczysław już obronił ten swój doktorat, założył rodzinę, no to dobrze by było mieć pieniądze, żeby tę rodzinę utrzymać. No to w takim razie trzeba poszukać pracy. No trafiła się okazja, w 1911 roku pojechał do Jeny, gdzie w zakładach optycznych Karola Zeissa zaczął pracować. I wszystko ładnie, pięknie, ale to jest naukowiec, dusza niespokojna, on chciałby się rozwijać, a tu powtarzalne rzeczy. Ciągle tylko jedno i to samo. To nie było dla niego zupełnie. Rozwiązanie przyszło samo w 1912 roku, kiedy uzyskał staż w Karlsruhe. I tam też, w laboratorium, zaczął rozwijać swoje badania z doktoratu. I wpadł na pewną koncepcję, którą w 1920 roku opublikował. Była to koncepcja holografii. No i dokładnie to takie samo rozwiązanie Mieczysław Gabor, Denis Gabor w 1971 roku dostaje Nagrodę Nobla. W trakcie wykładu noblowskiego mówi, że Wolfka zaproponował w 20 roku tę metodę, ale nie podjął prób doświadczalnych. Nieprawda. Gabor się mylił. Wolfka podejmował próby doświadczalne, które opisuje w swoim pamiętniku, ale dlaczego mu się to nie udało? Pierwszy laser dużej mocy, wystarczająco dużej mocy, tak, w ogóle pierwszy laser, to jest rok 1960. A Wolfka to zrobił w 1920 roku. W 60 to już go na świecie nie było. Więc koncepcja holografii tak de facto jest jemu przypisywana, ale Nagrodę Nobla dostał za to ktoś inny. Dlaczego? Przecież Nagrody Nobla nie można otrzymywać po śmierci.
Nie, nigdy nikt po śmierci nie dostał nagrody Nobla, więc na to też tutaj można zwrócić uwagę. Ale no tutaj rzeczywiście Wolfgang jest prekursorem tej idei. Następnie w 1913 roku Mieczysław Wolfgang przenosi się do Zurychu. To właśnie Zurych był takim ośrodkiem naukowym. Tam tworzyli wybitni fizycy i w ogóle wybitni naukowcy tamtego okresu. Tam przebywał między innymi Gabriel Narutowicz, który był dziekanem Wydziału II Inżynieryjnego Politechniki w Zurychu. A także przybywał Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Pierre Weiss i czy Marceli Grossman, znany matematyk. Wolfgang po tym, jak pojechał do Zurychu, uzyskał habilitację zarówno na Politechnice, jak i na Uniwersytecie. I tutaj warto podkreślić, że habilitacja to jest prawo do prowadzenia wykładów, które musiało być w tamtym czasie co 3 lata odnawiane. Zbierało się cały dorobek naukowy i dawało dla 2 recenzentów do oceny. I pierwszą taką habilitację Wolfgangego oceniał m.in. Albert Einstein, którą z kolejnych habilitacji w 1921 roku oceniał Erwin Schrödinger. Panowie tam się ze sobą znali i między innymi Albert Einstein i Mieczysław Wolfgang organizowali takie tłumowe koncerty. Einstein grał na skrzypcach, Wolfgang grał na pianinie. No i syn Mieczysława Wolfgangego, Karol, wspomina, że w trakcie takich tłumowych koncertów przysiadywał go Einsteina na kolanach. Panowie wymieniali ze sobą później już, jak Einstein wyjechał z Zurychu, wymieniali ze sobą listy. Te listy można znaleźć w archiwum jerozolimskim, ale też tutaj jeden z nich mam umieszczony na slajdzie. I teraz tak, w trakcie pobytu w Zurychu Wolfgang prowadził wykłady. Ale jakie to były wykłady? Teoria względności, mechanika kwantowa, czyli coś, co się dopiero rozwijało. O czym to świadczy? O tym, że Mieczysław musiał dobrze te teorie rozumieć. On cały czas był na bieżąco z nauką. Nie chciał stać w miejscu. Cały czas poznawał i wczytywał się w to, co było nowe i chciał właśnie dogłębnie to wszystko poznać i później uczył o tym studentów. Jednak jak Polska odzyskała niepodległość, to jak to przystało na patriotów, towarzystwo właśnie, które przebywało w Zurychu, stwierdziło, że będzie wracało na ziemię Polski, żeby odbudować naukę polską po wojnie. Tak też postanowił Mieczysław, ale wtedy miał już 2 dzieci i powrót do Polski nie był wcale taką prostą rzeczą. Dostał on stanowisko profesora na Uniwersytecie Warszawskim, ale po pierwsze nie miał pieniędzy, żeby wrócić do Polski, a po drugie nie odpowiadało to za bardzo jego ambicjom. Na uniwersytecie nie miał tego laboratorium, on chciał pracować technicznie. On chciał się zajmować przede wszystkim właśnie tym technicznym aspektem fizyki. No i z powrotem odnowił habilitację na uczelniach turyckich i do roku 1922 przybywał w Zurychu. W 1922 roku Józef Piłsudski powołał go na stanowisko profesora Politechniki Warszawskiej. Otrzymał także pieniądze na to, żeby do Polski przyjechać. I przyjechał do Warszawy. Otrzymał laboratorium fizyki na Politechnice, ale otrzymał połowę tego laboratorium. Do tej pory Wolfgang zajmował się optyką. Cały sprzęt optyczny był w tej drugiej części. I Wolfgang nie mógł z niego korzystać, mimo że nie był on wykorzystywany przez inne osoby. Dlatego też jego zainteresowania musiały odbiec od optyki, musiał zająć się czymś innym. Zajmował się wieloma rzeczami, na przykład uzyskiwaniem wysokich napięć. Zaproponował metodę, która później chciałem zrealizować, ale nie dostał na to pieniędzy. I ta sama metoda została kilka miesięcy później opracowana w Ameryce i Wolfgang był taki strasznie rozgoryczony, że on nie dostał kasy, tak? Miał metodę, wszystko mógł zrobić, ale nie miał za co. I wtedy powiedział słynne zdanie, gdyby mi dali choć 500 000. Jeżeli chodzi o jego zainteresowania, w 1924 roku został zaproszony do Laboratorium Niskich Temperatur Leidy, gdzie w wyniku współpracy z Heinrichem Lengiem Onnesem, a następnie z Willemem Kastorem,
zaproponował doświadczalną metodę zestalenia helu i odkrył też dwie odmiany tego pierwiastka. I ani Wolfke, ani jego współpracownicy nie zagłębili się, jednak nie spojrzeli na to głębiej. Gdyby głębiej na to spojrzeli, mogliby wyprzedzić kaplicę i dostać Nagrodę Nobla za nadciekłość. Jednak się nie zagłębili nad tym, no i to zjawisko zostało opisane dużo, dużo później. I tak, po powrocie do Warszawy Wolfka stwierdził, że on stworzy tutaj swoje własne laboratorium niskich temperatur. No i jak postanowił, to tak też zrobił. Jego laboratorium zostało wyposażone w sprzęt, uzyskał fundusze. W 1939 już było gotowe i można było prowadzić badania. W międzyczasie też działał bardzo aktywnie na różnych frontach, można by było powiedzieć, bo współpracował z przemysłem, współpracował z tak zwanym komitetem doradczo-naukowym. Po prostu w zapisku widać, że się przygotowywano do wojny. Opracowywał na rozwiązania, które miały Polakom pomóc w tej walce. Działał też aktywnie jako wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski i jako prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zaproszył do Warszawy wybitnych naukowców tamtego okresu, Louis de Broglie, August Picard i wiele innych osób. Audytorium Wydziału Fizyki prowadziło swoje wykłady. Wolfka sam też wykładał, ja o tych jego wykładach jeszcze za chwilę powiem, ale tutaj chciałabym zacytować fragment jednego z artykułów w Kurierze Warszawskim, które opowiadają o jego właśnie wystąpieniach. Dotychczas ani marzyć mogła fizyka, żeby w jej zakresie publiczne występy zgromadziły tłumy zwolenników. Żeby odczyt fizyka, wybitnego uczonego, profesora w salach jego pracowni o jakichś drobinach mikrokosmosu przyciągał tłumy słuchaczów, żeby paręset osób odeszło z braku miejsca, żeby prelekcja wymagała wisłowania, to już doprawdy koniec świata. O wykładach Wolfkego można przeczytać też u Marii Dąbrowskiej w jej dziennikach. Rzeczywiście, on zgromadził tłumy słuchaczów, on porywał te tłumy, doskonale posługując się językiem matematyki, mówiąc w sposób jasny, w sposób zrozumiały dla wszystkich. Jak mówił, o tym jeszcze powiem za chwilę, jak przejdę do właśnie aspektów związanych z dydaktyką. Oprócz tego rząd polski poprosił naukowców, żeby wznieśli Polskę wyżej. Wolfke znalazł się w gronie tych ludzi, którzy potraktowali to dosłownie. Stwierdzili, że wyślą do stratosfery balon, który pozwoli im na przeprowadzenie tam pomiar. Taki balon zaprojektowano, start się odbył w 1938 roku, ale no niestety nie zwrócono uwagi na elektrostatykę. Balon był wypełniony wodorem i w trakcie napełnienia balonu w wyniku tarcia powstała iskra i powłoka balonu uległa częściowemu zapaleniu. Zaplanowano drugi start, tym razem balon miał być wypełniony helem, ale ten zaplanowano na wrzesień 1939 roku. No, jak wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany naukowców. No i rozpoczęła się wojna. Na początku profesorów Politechniki Warszawskiej przeniesiono do Pałacu Staszica, później oni mogli wrócić na teren Politechniki, ale w październiku 1939 roku do laboratorium Wolfkego wkroczyli Niemcy i wywieźli cały sprzęt z głąb Niemiec, a Wolfkego wraz z jego synem zamknięto na pawiaku. Wtedy też miał powiedzieć swojemu synowi: pamiętaj, dopóki zachowasz niezależność myśli, nie stracisz wolności. Wolfka wydostał się z tego pawiaka. Anegdoty mówią, że jego żona, Agnieszka Eryka, która ma z pochodzenia, była Niemką, bo tereny Wrocławia to są tereny wtedy niemieckie. Poszła na pawiak, zrobiła aferę, nakrzyczała tam na nich porządnie i Wolfkego wypuszczono. Ponoć w ten sposób uwolniono też kilka innych osób. Wojna,
tajne nauczanie, konspiracja, tym wszystkim Wolfka się zajmował. Ale mówi się też, że połowa pieniędzy, za którą kupowano broń dla Armii Krajowej, pochodziła właśnie z laboratorium Wolfkego. Czego? Wymyślono, że będą tam produkować bimber. Ten bimber będą sprzedawać Niemcom, a wszystkie pieniądze pójdą właśnie dla Armii Krajowej. Jeśli spojrzymy też na fotografie pokazujące walczącą Warszawę, to mamy głównie fotografie Bonslera i Stefana Rasalskiego. To właśnie te fotografie Rasalskiego były wywoływane w laboratorium fizyki, ponieważ Rasalski był zięciem Mieczysława Wolfkiego. Także jak zobaczą Państwo właśnie fotografię walczącej Warszawy autorstwa Rasalskiego, to właśnie z laboratorium fizyki one pochodzą. W trakcie II wojny światowej los rozdzielił rodzinę Wolfkę. Na początku, w maju 1944 roku, jego córka Lucyna Janina zmarła, a następnie w sierpniu 1944 było powstanie warszawskie. I Wolfkę przez podkowy Leśnogrodzisk Mazowiecki udał się do Krakowa, a jego rodzina została do końca powstania fizyki i wraz z transportami z tej Warszawy wyszła. W międzyczasie Wolfkę spotkał swoją trzecią żonę, młodszą o 33 lata, Krystynę Hondzyńską, i wziął z nią ślub w Krakowie. W Krakowie też później już druga i trzecia żona Wolfkiego się spotkały, ale no już cała, ale już drogi tej rodziny i Mieczysława się rozeszły. Po odzyskaniu niepodległości, znaczy po zakończeniu II wojny światowej, Wolfka udał się do Gliwic, gdzie utworzył Politechnikę Śląską. Pracował też na Akademii Górniczej w Krakowie i na Politechnice Gdańskiej. Jednak jak otwarto ponownie Politechnikę Warszawską, on chciał tam wrócić i odbudować naukę. Chciał prowadzić wykłady, ale wtedy mu zostało powiedziane: nie, słuchaj, ty masz kontakty, ty współpracowałeś z najwybitniejszymi fizykami, wyjedź za granicę, dowiedz się, jak teraz wygląda sytuacja nauki po tych kilku latach II wojny światowej. No i miał pojechać do USA, ale nie dostał wizy. No, dlaczego mógł nie dostać tej wizy? On doskonale znał się na fizyce. On wiedział, o co chodzi z bronią atomową. W maju 1939 roku na łamach Polski Zbrojnej ostrzegał przed bronią atomową. 1939 rok, a pierwsza bomba atomowa Hiroshima i Nagasaki, to jednak trochę później. W 1945 roku wydał broszurę Bomba atomowa, w której opisał właśnie tutaj fizykę tej bomby atomowej. No i właśnie po II wojnie światowej Wolfke udał się na zachód. Najpierw był w Szwecji, później pojechał do Curychu i tam w Curychu stamtąd pisał listy, że on już wszystko wie, ma pomysł na odbudowę polskiej nauki. Kupił sprzęt, kupił książki, będzie niedługo wracał. Odbuduje ją polską naukę. Miał tyle pomysłów. Bardzo się cieszył z tego powrotu. Jednak 4 maja 1947 roku wyszedł ze swoją żoną do góry i po powrocie źle się poczuł i zmarł. Wolfka został pochowany na tamtejszym cmentarzu, jednak obecnie jego grób nie istnieje, gdyż jego prochy zostały w mogile zbiorowej rozsypane. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego wybitny człowiek, o którym mało kto wie, mógł kilka razy dostać Nagrodę Nobla? Dlaczego tak to się potoczyło? No i tutaj kwestii jest kilka. Po pierwsze, trudne czasy, w których przyszło mu żyć. Brak pieniędzy, brak sprzętu, niemiecko brzmiące nazwisko. To, że podawał rękę woźnemu wchodząc do gmachu fizyki, było bardzo źle odbierane. Pozostali jego współpracownicy bardzo to potępiali. Jak on, profesor, może podawać rękę woźnemu? Kolejną kwestią była przynależność do masonerii. Przez to niejednokrotnie na jego wykłady były zakłócone,
zapytane, jakieś świece dymne pojawiały się. Pojawiały się ulotki precz z profesorami Mansonami. Dodatkowo zmarł, młoda żona nie interesowała się jego dobytkiem, a rodzina przecież była na niego obrażona, więc dzieła też nie zostały opublikowane. Mimo tego, że wśród jego osiągnięć możemy naprawdę wiele rzeczy wymienić. Ja powiedziałam tylko o niektórych, ale można by było mówić jeszcze o modelu elektronu jako właśnie środek ciśnień w eterze, o teorii obrazowania obiektów świecących i nieświecących, o holografii, o której wspominałam, o teorii atomów i molekuł świetlnych, o wtórnym promieniowaniu kanalikowym, o charakterystyce właściwości fizycznych ciekłego helu, odkryciu dwóch postaci ciekłego helu, odkryciu dodatniej emisji palladu i metody identyfikacji neutrin. Dodatkowo Wolfk uważał, że fizyka, on w ogóle dzielił fizykę na dwie części, fizykę czystą i fizykę techniczną. Uważał, że obie mają ten sam cel i obie muszą ze sobą współpracować. Technika ma inspirować fizyków do działania, a fizyka ma pozwalać inżynierom tworzyć nowe rozwiązania. I on sam się tym zajmował. Wspominałam już, współpracował z Komitetem Doradztwa Naukowym, ale też z zakładami Stella i kilkoma innymi firmami, które koncepcje fizyczne realizowały w praktyce. I między innymi do jego osiągnięć tutaj należy elektroskop, z nieruchomym zwierciadłem, lampa karmowo-rtęciowa, metoda osiągania wysokich napięć, telefonia świetlna, system automatycznego naprowadzania rakiet, noktowizja, metody obrazowania ultradźwiękowego i metody otrzymywania niskich temperatur. Współpracował z wieloma wybitnymi postaciami. Należał do wielu organizacji, zarówno polskich, jak i światowych, a pozostawił po sobie około 200 publikacji, 7 patentów, a dostał jedynie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnio podejmujemy szereg inicjatyw, żeby myślenie o profesorze Wolfka, żeby coraz więcej osób o nim się dowiedziało. Już w Wrocławiu jest ulica Wolfkego, w Warszawie na Bukowie jest ulica Wolfkego i ostatnio udało nam się uzyskać uchwałą Rady Miasta Łask skwer w okolicy, w którym był dom Wolfkego, został nazwany jego nazwiskiem. Na Politechnice Warszawskiej Państwo będą, można też zobaczyć hologram przedstawiający tego wybitnego człowieka, jego płaskorzeźbę, jego popiersie, a także ławeczkę poświęconą jemu. Ale zmierzając do tego, co najważniejsze w tym moim wystąpieniu, a mianowicie do dydaktyki. Co wybitnego Wolfkę tutaj zrobił, w jaki sposób on prowadził wykłady. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że fizyka ma nas uczyć obserwować, stawiać pytania dotyczące otaczającego nas świata, logicznie łączyć fakty, odróżniać prawdę od fikcji, a także korzystać ze źródeł. No i teraz, jak ta dydaktyka fizyki według Wolfkego powinna wyglądać? Przede wszystkim to jest to, o czym mówiłam. On mimo tego, że koleje rozrzucały go w różne miejsca, starał się za każdym razem być na bieżąco. W trakcie pobytu w Warszawie, kiedy już wrócił z strachu, możemy zauważyć szereg listów, które wymieniał z Louisem de Broglie, Albertem Einsteinem czy innymi wybitnymi fizykami, w których panowie rozmawiali sobie na temat współczesnych osiągnięć fizyki. On chciał być cały czas na bieżąco. I to też było kluczem do jego sukcesu w prowadzeniu wykładów. Ponadto nauczanie interdyscyplinarne. Dla niego nie było tak, że osobno traktujemy matematykę, osobno traktujemy fizykę, osobno traktujemy inne dziedziny. Na przykład swego czasu w trakcie spotkań jeszcze przed II wojną światową ze znajomymi ktoś rzucił hasło jasnowidztwa. No to co Wolfk stwierdził? No jakie jasnowidztwo? Co to za głupoty? Ja to udowodnię matematycznie. I rzeczywiście z jednym ze znanych warszawskich jasnowidzów osowieckim umówił się, że on opisze matematycznie to jego jasnowidztwo. No ale niestety II wojna światowa pokrzyżowała im plany. Dodatkowo on twierdził tak w trakcie wykładów. Teorie to wy macie w podręczniku.
Jak chcecie sobie przeczytać teorię, ok, ale my na wykładach tego robić nie będziemy. Nie będziemy czytać podręcznika, nie będziemy zajmować się takimi kwestiami. Musimy sobie wytłumaczyć, jak tę teorię odnieść do rzeczywistości, w jaki sposób ją najlepiej pokazać, w jaki sposób ją najlepiej zrozumieć. No przede wszystkim prowadząc różnego rodzaju eksperymenty, doświadczenia, no to eksperymentujemy. No a Wolfgang, jak już zaczął eksperymentować, to nawet szyby z audytorium fizyki wylatywały. No i rzeczywiście te wykłady były spektakularne. Studenci przychodzili na nie bardzo licznie. I on też słuchał zdania swoich uczniów, on słuchał swoich studentów. W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego jest taki opis sytuacji z jednego z wykładów Wolfgangego, w którym brali udział znani nam z Kamieni na Szaniec Rudy i Alek. Panowie byli po klasach profilu matematyczno-fizycznym i byli naprawdę wybitnymi fizykami. Siedząc w jednym z pierwszych rzędów, Wolfgang rozwiązywał jakieś zadanie na tablicy i w pewnym momencie Rudy mówi do Alka, że to by można było zrobić inaczej. Na co Alek podnosi rękę, panie profesorze, kolega tu ma pomysł, jak to rozwiązać. No to Wolfgang zapraszam do tablicy. Rudy zaczyna to rozwiązywać. Zajęło mu to chwilę. Wolfgang stoi, patrzy. Studenci entuzjazm. Wolfgang tak uciszył ich na chwilę, bo przeanalizował dokładnie rozwiązania. Odwrócił się do audytorium i mówi, czapki z głów, panowie. On patrzył na to, co proponują jego studenci, starał się to wykorzystywać i starał się z tymi studentami rozmawiać. Tak też wyglądały u niego egzaminy. W trakcie egzaminów można było korzystać z każdej dostępnej literatury. Student dostawał na przykład pytanie i miał pół godziny na zapoznanie się z różnymi materiałami. Potem trwała taka rozmowa pomiędzy profesorem a studentem. I jak ktoś się solidnie do tej rozmowy wcześniej nie przygotował, to pół godziny nie pomagało. Bardzo wiele osób tym samym się przeliczyło i nie udało im się zaliczyć egzaminu z fizyki, ale jak profesor zauważył kogoś, kto sobie daje radę z fizyką, to prowadził go przede wszystkim wtedy do samego końca, do doktoratu i pozwalał mu się rozwijać. Wykorzystanie najnowszych technologii, wykorzystanie fizyki w technice i inspiracja techniki, znaczy inspiracja dla fizyków, którą niosła technika, jak najbardziej też tutaj się przejawiała. Walka z nastawieniem do przedmiotu. To jest coś, z czym właśnie dzisiaj w trakcie rozmowy, w trakcie przerwy kawowej rozmawialiśmy. Aktualnie często zdarza się tak, że jak uczniowie przychodzą już w siódmej klasie do nas na zajęcia, to już wtedy mówią, ale fizyka jest trudna, ja fizyki tak nie zrozumiem, w ogóle po co mam nawet próbować. Tak samo była taka seria zeszytów w Empiku, gdzie na okładce było napisane fizyka i tak nie zrozumiem. No to w momencie, kiedy mamy takie nastawienie, to niczego nie osiągniemy, bo tak naprawdę to nastawienie jest najważniejsze. No i Wolfgang starał się pokazywać tę fizykę jako coś, co jest dookoła nas, od czego się nie jesteśmy w stanie uwolnić. A skoro od tego nie uciekniemy, spróbujmy to zrozumieć. Dalej trzeba też odróżnić to, co jest publikowane i nieprawdziwe od tego, co zostało udowodnione. Aktualnie też jesteśmy zarzucani różnymi treściami, różnymi informacjami w internecie i nasi uczniowie często nie potrafią tak naprawdę odróżnić tak zwanych fake newsów od prawdy. Więc tego też musimy ich uczyć, na to też musimy zwracać uwagę, ale przede wszystkim, tak jak też u Wolfgang'a to było, nasi słuchacze, nasi uczniowie, nasi studenci muszą znać odpowiedź na pytanie, po co mi to wszystko? No bo młodzi ludzie nie chcą się uczyć czegoś, jeżeli nie mają praktycznego zastosowania tej nauki. No, my przy fizyce akurat jesteśmy tutaj wygranymi, ponieważ tak naprawdę każdy jeden temat jesteśmy w stanie do życia odnieść.
i powtarzając też za Wolfkiem, to jest cytat z Zjazdów Fizyków z 1932 roku, gdzie Wolfke miał słynny referat fizyka, technika. Powiedział, pozostajmy fizykami, ale pracujmy dla techniki, czyli nie twórzmy sztuki dla sztuki. Po prostu pokażmy zastosowanie tej fizyki w życiu codziennym. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Wspomnienie sylwetki i działalności profesora Wolfkiego i proszę Państwa, otwieramy dyskusję w ogóle. Bardzo proszę pytania. Proszę pytania. Proszę bardzo. Czy upamiętnienie profesora Wolfkiego jest? Nie. Na uczelni też nie ma miejsca. Są poświęcone jemu teczki, w których znajdują się jego dokumenty. Znajdują się fragmenty tych recenzji habilitacyjnych, ale nic poza tym. Mówiła pani, że żona nie interesowała się dorobkiem naukowym męża. Rodzina też nie. To kto tak naprawdę zaczął gromadzić informacje związane z dorobkiem? To było tak, że w momencie, no, kiedy Wolfke umarł, żona 33 lata młodsza zajęła się jakby swoim życiem. Rodzina była wściekła, więc ten cały dorobek spakowano i trafiono do piwnic archiwum Polskiej Akademii Nauk. I to tam leżało. Chyba 75 lat po śmierci, jakoś coś koło tego, był krótki referat, który wygłoszono na temat Wolfkego na Politechnice Warszawskiej. Ale całe wszystkie te publikacje dotyczące jego, no to maksymalnie chyba była publikacja pana profesora Kejny na 7x4. I kilka lat temu tworzono, albo może jakiś 15 rok czy koło tego, tworzono książkę na stulecie powstania Wydziału Politechniki Warszawskiej. I profesor Jerzy Garbarczyk stwierdził, że Wolfke to byłby wybitny człowiek. Fajnie by było się rzeczywiście nad jego postacią nachylić. I wtedy też wspólnie z panem doktorem Krzysztofem Petelczycem dostaliśmy taką pozycję pracy nad biografią profesora Wolfkego. To i tak się zaczęła ta cała przygoda. W 2018 została opublikowana książka o tytule właśnie Gdyby mi dali choć pół miliona Mieczysław Wolfka biografia. No i tak to się zaczęło. A to powiedz, na co było w dzisiejszej czy nie na w tym dzisiejszym nie odpowiem. Nie odpowiem na to pytanie. Jeszcze jakieś pytania mamy? A co wiadomo na temat tej Loży Narodowej Polski i jego przynależności do tej loży? Znaczy, wiadomo, wszystkiego się nie dowiemy. Jesteśmy w stanie, znaczy w trakcie pracy rozmawialiśmy z panem profesorem, który był w tym czasie wielkim mistrzem takiej Loży Narodowej. No i takie szczegóły, kiedy on był prezesem, wielkim mistrzem takiej Loży Narodowej. Jak wyglądały, znaczy, że odbywały się spotkania i tak dalej, ale szczegółów konkretnych na temat przebiegu tych spotkań. To są tajne. Czy żyją jeszcze potomkowie? Czy znają się na przykład na. W tym roku odbyło się sympozjum, na którym były prawnuki Mieczysława Wolfkego. Też w zeszłym roku zmarł wnuk Wolfkego z Bożydera Rasalski. Ale jeżeli chodzi o takie zajmowanie się zawodowe, to nie zajmują się nauką. Ale na przykład prawnuczka Karina jest malarką i to ona projektowała układkę do biografii Wolfkego. Czy Rózy z miał był bigamistą? Nie. Jednak razem się złożono. Tak, i drugi się rozeszły, nie wiedzieli, co się tak naprawdę z nimi stało. Realia
inne, rzeczywiście, no trochę inne sytuacje prowokowały, tak. Może jeszcze jakieś pytania mamy? Komentarze, dyskusje? Może ja zadam pytanie. Powiem, że pani Sołtys prawie słowo, tylko jak wyglądała pani praca badawcza? Już pani, no, tutaj już było to powiedziane, że byliście gdzieś w piwnicy, były jakieś dokumenty, ale tutaj są z kolei anegdot, może opowieści, które. Wszystkie są potwierdzone źródłami. Nasza praca wyglądała w ten sposób, że przyjechaliśmy na całą Europę śladami Mieczysława Wolnego, odwiedzając wszystkie archiwa w danych miejscowościach, w których był. I w Europie, i w Polsce dokopaliśmy się do jego pamiętnika, przeglądałam jego prywatny pamiętnik. Wolfke też prowadził obok pamiętnika taki zeszyt, w którym wklejał wszystkie artykuły, które wyszły na jego temat. Niezależnie, czy to były artykuły krytykujące profesorów masonów, czy to były artykuły opisujące jego osiągnięcia, rozmowy z rodziną, przeszukiwanie wszystkich archiwów, potwierdzanie wszystkiego dokumentami. Staraliśmy się nie pisać niczego, co by nie miało jakiegokolwiek potwierdzenia rzeczywiście w dokumentach. I też dużo było takich dosyć niespodziewanych sytuacji, bo na przykład wchodząc do muzeum, dawnego muzeum na Politechnice Warszawskiej, które zostało zniszczone, wygrzebaliśmy jakieś zdjęcie, którego wcześniej nie znaliśmy. Albo no, chcieliśmy wszystko, co opisujemy, chcieliśmy sprawdzić samodzielnie, więc na przykład przechodziliśmy podziemiami Politechniki Warszawskiej pomiędzy gmachami, żeby zobaczyć, jak oni się ewakuowali. Więc tak naprawdę odtwarzaliśmy życie Wolfke do krok po kroku. Przygoda niesamowita. Tak. I opisywać zdjęcia, bo to chyba było najgorsze do zrobienia, jak dostawaliśmy zdjęcia z tamtego okresu i trzeba było rozpoznać osoby, które na nim są. To skoro nie można dotrzeć do tego, co tam się działo w tej loży masońskiej, to jakby pani opowiedziała, jaka była w takim razie i czy była jakaś walka z tą masonerią, czy to miało znaczenie? Znaczy, to miało ogromne znaczenie, bo w pewnym momencie w stuleciu międzywojennym była taka nakonka na Żydów i właśnie na masonów. Na uczelniach rozrzucano karteczki właśnie precz z profesorami, masonami, precz z Żydami. I w trakcie wykładów osoby, które były gdzieś tam zamaskowane, nie pokazywały swoich twarzy, rzucały na przykład świece dymne, rzucały różnymi rzeczami w profesora, zakłócały te wykłady. Wolfgang mi wtedy zawsze odpowiadał, skoro jesteście przeciwko mnie, to pokażcie twarz. Wyjdźcie, pokażcie się, porozmawiajcie ze mną, ale oni nie byli w stanie tego zrobić. Za wszelką cenę tylko chcieli mu życie zatruwać, do tego stopnia, że nie mógł wychodzić w pewnym momencie normalnie z muzyki, musiał nam uroczne wyjście otwierać i zrobić specjalną w płocie, żeby mógł bezpiecznie się do domu dostać. Czy jeszcze jakieś pytania? Ciekawe rzeczy. No ja przyznam szczerze, jak zaczynaliśmy pracę i dostałam zlecenie napisania biografii fizyka, to pierwsze to pomyślałam, jeju, jakie to człowiek musiał mieć życie. Siedział tylko i robił zadania i pewnie nic więcej się w jego życiu nie działo. No ale po zbadaniu głębiej biografii pana profesora stwierdzam, że to naprawdę złe myślenie. Jeśli nie ma, wyczerpały się pytania, to podziękuję za swoją wypowiedź.